przedligową premierą sezonu 2019-2020. Kilka dni już tylko przygotowań Bielszczan. Jak, trenerze, oceniasz dotychczasowe przygotowania rekordzistów do całej rundy jesiennej? No, myślę, że te przygotowania należy ocenić bardzo pozytywnie. Braliśmy udział w zgrupowaniu tygodniowym na własnych obiektach, gdzie naprawdę chłopaki bardzo dużo popracowali. Było to widać w niektórych grach kontrolnych. Natomiast sama gra w tych sparingach i no, wyniki może są sprawą drugorzędną, natomiast są ważne. Gdzieś tam napawają bardzo dużym optymizmem przed ligą. Jestem bardzo zadowolony ze sposobu naszego grania i w ataku, i w obronie. Graliśmy w większości z bardzo wymagającymi rywalami i na ich tle wyglądaliśmy naprawdę dobrze, więc tak jak mówię, jestem pełen optymizmu przed rozgrywkami ligowymi. A która z tych gier sparingowych była najbliżej optimum? Tego, czego oczekuje Piotr Jaroszek po swoich podopiecznych? Na pewno pierwsze 30 minut meczu w Katowicach to był praktycznie, może nie ideał, bo ideał zawsze gdzieś tam można jeszcze coś poprawiać, ale było to bliskie ideałowi. Z bardzo mocną drużyną, chyba z najmocniejszym przeciwnikiem tego lata, z drużyną Spadkowicza z pierwszej ligi. Wyglądaliśmy bardzo dobrze, nawet śmiem twierdzić, że wyglądaliśmy przez te 30 minut dużo lepiej od przeciwnika. Na pewno sparing z Hutnikiem Kraków też wyglądał nieźle, sparing z Podhalem Nowy Targ. No myślę, że każdy gdzieś tam stopniowo się rozkręcaliśmy. Na pewno to pierwsze nasze granie z Ruchem było takie niemrawe, bo byliśmy po urlopach, po dwóch dniach treningu, więc to nie mogło wyglądać jeszcze jakoś bardzo dobrze. Natomiast jak na tamten czas też to był sparing bardzo pożyteczny i dobry. Więc tak jak mówię, no każdy przeciwnik, też tak dobieraliśmy przeciwników, żeby coś tam poćwiczyć. Każdy z tych przeciwników i z tych meczów no, dał dużo do myślenia i wypadł, myślę, że bardzo pozytywnie. Pomówmy chwilę o personaliach. Najwięksi wygrani letnich przygotowań? Trudno powiedzieć, czy ktoś jest bardziej wygranym, czy mniej wygranym. No, drużyna jest bardzo wyrównana, młodzieżowcy bardzo też pukają do pierwszego składu. Ta kadra, uważam, i to się nie zmieniło, bo poza odejściem Dawida Grodzkiego i przyjściem Bartka Nowotnika to niedużo się zmieniło. Natomiast ja uważam, że ta kadra jest bardzo wyrównana i mamy praktycznie po dwie osoby na każdą pozycję do rywalizacji. Jest to rywalizacja zdrowa, bo na każdym treningu naprawdę to widać, że zawodnicy rywalizują na zdrowych zasadach. Natomiast też nikt nie odpuszcza i to jest myślę siła tej drużyny, że w każdym momencie meczu, w każdym momencie sezonu, wiadomo, że dojdą jeszcze puchary, każdy z tych zawodników może grać w pierwszym składzie i nie będzie to na pewno jakiś uszczerbek dla jakości grania naszego. Na koniec muszę zadać to pytanie. Pytanie o cel rekordzistów jesienią 2019. Chcemy grać o coś więcej niż w tamtym sezonie. To jest naturalne, że żeby się rozwijać, żeby iść w górę, to trzeba sobie stawiać cele coraz bardziej ambitne. W tamtym roku, w tamtym sezonie, po rundzie jesiennej postawiliśmy sobie takie trzy cele. Bycie w piątce tej ligi, wygranie Pucharu Polski na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej i ogrywanie młodzieżowców, żeby gdzieś tam w tym systemie pro junior też zaistnieć. I wszystkie te cele udało się spełnić. Bardzo się z tego cieszę. Natomiast na ten sezon są nowe wyzwania. Wiadomo, że w tym pucharze, którym jesteśmy dalej, chcielibyśmy jeszcze coś zwojować, chcielibyśmy trafić na atrakcyjnego przeciwnika i go ograć, no mówiąc krótko. Na pewno jest kolejny Puchar Polski na naszym podokręgu, który z automatu jesteśmy faworytem i też na pewno będziemy go chcieli wygrać. No jest liga. No myślę, że runda jesienna na pewno zweryfikuje te nasze plany, marzenia. Na pewno liga, to już wielokrotnie gdzieś tam mówiłem, będzie mocniejsza. Na pewno te drużyny mocniejsza i bardziej wyrównana, więc każdy mecz będzie ważny, każde trzy punkty, czy każdy punkt będzie ważny, trzeba to szanować. I oby tak było, że summa summarum gdzieś tam da nam to bardzo dobre miejsce, powiem, że w czołówce tabeli. Powodzenia w realizacji. No, dziękuję bardzo.